Hej kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu, takim mini vlogu, takiej aktualizacji, jeżeli chodzi o zmiany w naszym mieszkaniu. Tak, bo dawno się do was nie odzywałam. Cały czas jednak coś tutaj się zmienia. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tych nowych rzeczy w moim pokoju, to odsyłam was do poprzedniego vloga. Cały czas czekam na tutaj mebelek, który tutaj stanie. Znaczy to lustro się tu przesunie, tu będzie... Trzymam kciuki, że będzie tutaj nowy mebel, taka wyższa, taka bardziej smukła komoda, a może w ten sposób. To jest kwestia kilku dni. Jak się pojawi, to na pewno wam to nagram. Ale chciałam wam coś innego pokazać, właściwie dwie rzeczy. Tutaj na pewno kojarzycie ten bukiet. To jest bukiet, który, oczywiście sztucznych kwiatów, które dostałam od mojej mamy, nie wiem, no przynajmniej rok temu, na pewno nie krócej. I powiem wam, że wcześniej miałam taki bardzo ambiwalentny stosunek do sztucznych kwiatów, no bo wszyscy wiemy, że one często wyglądają sztucznie i dosyć tandetnie. Natomiast kiedy dostałam te kwiaty od mojej mamy, to bardzo mi się spodobały. Super wychodzą na zdjęciach czy na filmach, bo one nie pokazywane z bardzo bliska, ale z takiej odległości wyglądają bardzo naturalnie. I od tego się zaczęło, że dostałam od mamy ten bukiecik, on sobie stał. Później pamiętacie, że dołączyły te kwiaty. To są piwonie? Pewnie tak. To są piwonie, ja je kupiłam w TK Maxie, też był o tym vlog. No i ostatnia tutaj była ta orchidea, którą wyjęłam z koszyczka, przesadziłam do doniczki, zasypałam takimi kamyczkami z IK. To też wszystko było w poprzednim vlogu. Cześć kocie, siema, no dzień dobry. I od tego zaczęły się w ogóle sztuczne kwiaty. Tutaj jeszcze jeden element, coś co już mogliście zauważyć na moich vlogach na kanale głównym, na kanale Szusz. To są takie króliki, zające, które robią coś a la, moim zdaniem, Titanica. Tomek twierdzi, że on ją zachęca do brzydkich rzeczy. Ja uważam, że one po prostu robią Titanica. Co kto chce, to widzi. Uważam, że są cudowne, bardzo mi się podobają i stwierdziłam, że to będzie fajny taki akcent wiosenny, więc tutaj sobie stoją. Obok jest ten talerzyk, który dawno temu dostałam od mojej mamy z ptaszkiem. No i powoli takie, wiecie, trochę bardziej przechodzimy z zimowo-świątecznych, cześć kocie, akcentów do trochę bardziej takich już wiosennych, chociaż dzisiaj za oknem pada deszcz, jest szaro. To już właśnie pogoda, w pogodzie czuć zapowiedź jednak wiosny. Więc tutaj te dwa króliki do mnie trafiły. Ale dlaczego wam opowiadam o tych sztucznych kwiatach? Ponieważ przejdziemy tutaj dalej. Jesteśmy w przedpokoju. Cześć. To jest nasz jednoramieniec gałganowy w kolorze fuksji. Tak. Wasz ulubiony. Tutaj jest ta konsola, to też już wszystko było we vlogu. I pamiętacie pewnie, że w czasie świąt tutaj wisiał taki wianek i sztuczny, i też sztuczne takie gałązki, no zimowo-świąteczne nazwijmy to. No i tutaj też wyjechał stąd jelonek, zostawiłam tutaj takiego zająca i ptaszka, szyszka zostaje, to wszystko zostaje tak jak było. Tutaj będę musiała to odczepić, bo to już jest taki dosyć zimowy akcent, ale widzicie, jak obrócimy sobie tą wazę. Ona też było, wszystko wam opowiadałam we vlogu. Także będę musiała to odczepić. I chciałam właśnie tutaj jakąś roślinę, kwiaty. I tutaj przyszła do mnie już dawno przed naszym wyjazdem paczka humla, homla, nigdy nie wiem, jak to się nazywa. Sama to zamówiłam za własne pieniądze, to nie jest ani współpraca, ani prezent. Jeszcze nie wiem, jak one wyglądają, więc zaraz je sobie razem otworzymy, ale wczoraj jeszcze, będąc w TK Maxie,
znalazłam coś takiego. I to jest kolejny storczyk, orchidea, nie wiem jaka jest różnica. Kurczę, tutaj jesteśmy pod światło, może tak stanę. I bardzo fajnie to wygląda. Wygląda naprawdę bardzo tak realistycznie. Ma piękną tą czarną miskę. Zobaczcie, że nawet ta ziemia wygląda jakby była prawdziwa, bo ona jest takim mchem. Więc naprawdę świetnie to wygląda. I zobaczymy. Na razie postawiłam to tutaj, bo uważam, że fajnie to wygląda na tutaj na wyspie, jako taki no taki mocny akcent. Oczywiście, jak zwykle widzicie, cena z TK Maxa, którą muszę się zająć. Pisaliście mi różne sposoby, więc je przetestuję na tej cenie. Ale wczoraj dopiero ten kwiatek tutaj postawiłam i uważam, że wygląda naprawdę fajnie. A dlaczego Wam to wszystko pokazuję? Bo ja kiedyś właśnie tak nie byłam przekonana do tych wszystkich sztucznych roślin, natomiast miałam bardzo dużo roślin żywych, które wszystkie szybko mi umarły i już po prostu nie chcę mi się w to bawić, a uważam, że to naprawdę super wygląda. I jeszcze jedna rzecz, zanim rozpakujemy paczkę, to chciałam Wam pokazać kolejną taką wiosenną wielkanocną, powiedzmy, dekorację. Natomiast dajcie znać, jak Wy robicie. Ja lubię dekorować, jeżeli chodzi o jakieś dekoracje takie świąteczne, tematyczne, dużo wcześniej, bo nie lubię tego, wiecie, wyjmować 3 dni przed świętami i potem chować parę dni po. Tylko ja lubię się tym nacieszyć, tym bardziej, że te króliki, zające wydają mi się... Zające chyba, nie? Wydają mi się takie wiosenne po prostu. I to nie jest koniecznie stricte taka wielkanocna ozdoba. Zobaczcie, są śmieszne, takie mają grubiutkie brzuszki. I po prostu postanowiłam właśnie kupić takie białe dekoracje, które mi tu będą pasować do salonu. I jeszcze tutaj na pewno będę szukała jakiś pisanek, albo sama zrobię, albo może coś kupię. Najlepiej właśnie jakby było jakieś czarno-białe, albo może srebrne. Tutaj też może jakąś rzeżuchę zasadzę, albo jakąś roślinkę, jeszcze nie wiem. Ale tutaj właśnie mamy 4 takie, no niech będzie, że to są zające. 4 zające, jeden tutaj taki mały siedzi na takiej podstawce do jajek i kura. Kura jest pojemnikiem, tu można schować. Tak, i uważam, że są super i myślę, że będą mogły sobie trochę dłużej postać tutaj na naszym kominku i fajnie to wygląda. Ja lubię, lubię takie rzeczy, mega mi się podobają i wydaje mi się, że to fajnie pasuje. Pokażę Wam jeszcze tak o, z daleka, no zawsze jakiś taki akcent. Tutaj zawsze stał nasz ten biały słoń porcelanowy, więc teraz zające go wygryzły. Dobra, słuchajcie, to tyle Wam chciałam pokazać. Teraz się zabieram za paczkę i otworzę i zobaczymy w sumie razem, jak to wygląda. Dobra, jestem. Otwieramy paczkę. Jak tu się będzie wyglądać? Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że te kwiatki nie będą takie bardzo długie jak to pudełko, bo będę musiała je zdecydowanie przyciąć do tego wazonu. Widziałam też, że stacjonarnie w sklepie jest większy wybór niż na stronie, ale też to, co przynajmniej ja widziałam na stronie, to nie było tego w sklepie. Może zaraz zobaczymy. Tak to wygląda. I to jest tak. Sztuczny kwiat biały lilie 100 cm. Cena 49,99, także nie mało. Ładnie to wygląda.
lipcowo, one nie są, one są z czegoś takiego wykonane, co przypomina trochę w piankę w dotyku. To nie jest plastik, tylko one są takie trochę jakby materiałowe. Niestety są dosyć zgniecione w tym pudełku. No ale dobra. Zobaczmy. Ja ich tutaj sporo zamówiłam z tego, co pamiętam. A to jest drugi rodzaj. To jest drugi rodzaj i to jest Magnolia, 110 cm, ta sama cena, made in China. O. To jest to Magnolia, tylko trzeba je trochę, wiecie, tutaj uformować, bo takie są bidulki spłaszczone. Bo dawno temu zamawiałam przed wyjazdem i też chwilkę na nie czekałam, więc tak dobrze nie pamiętam. Ale tak, to są dokładnie dwa rodzaje. Zdecydowanie trzeba będzie przyciąć tutaj te gałązki. Ale tak, to jest lilia 100 cm. A to jest magnolia, tak? Dobrze mówię. Tak. Nie, to też jest lilia. To jest to samo, to jest to samo. A magnolia gdzie? To jest magnolia. Magnolia 110. A więc taka jest różnica, tak one wyglądają. Zaraz je tutaj rozpakuję, włożę do wazonu i Wam pokażę, jak to wygląda i też czy wszystkie na pewno zużyję. Zobaczymy zaraz. No dobra, kochani, bukiet tak wygląda. Trochę są jeszcze takie przygniecione te kwiatki. Nie wiem, czy ich trochę steamerem później nie przeprasować, bo widzicie, takie są tutaj płaskie i też, kurczę, w niektórych miejscach są, zobaczcie, pobrudzone. Mają takie brzydkie ślady, więc będę musiała je wyczyścić. Ale tak poza tym musiałam je troszeczkę przyciąć, bo były za długie. Ale bardzo mi się podobają i super to wygląda. Naprawdę, tylko właśnie takie są, no widzicie, tutaj są pomiażdżone, więc troszkę będę musiała nad nimi popracować. Natomiast bardzo mi się to podoba i uważam, że super tutaj wygląda i pasuje i tak świeżo, ładnie. O, teraz tutaj coś. No zaraz będę musiała je tutaj jeszcze ładnie poukładać, się nimi zająć. Natomiast Wam pokazuję tak i uważam, że jest naprawdę super, podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Tak jak widzicie, sztuczne kwiaty mogą wyglądać całkiem nieźle. I te naprawdę wyglądają ładnie, podobają mi się. I tutaj właśnie z tą konsolą uważam, że całkiem fajnie się komponują. Sushi, nie szczekaj! Suszek, nie szczekaj! Sushi! Także słuchajcie, ja już się będę z Wami... No, skończę nagrywać, dobra? Ja już się z Wami będę dzisiaj żegnać. O, może tutaj tak w lustrze się kawałek Wam objawię. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Chciałam w sumie Wam tak nagrać coś o tych sztucznych kwiatach. Dajcie znać, co Wy sądzicie, jakie macie doświadczenia. Tak jak Wam mówiłam, ja wcześniej bardzo nie lubiłam i wydawało mi się, że to jest taka mega tandeta. Natomiast teraz już jest tyle fajnych opcji, że naprawdę można całkiem niezłe te sztuczne rośliny znaleźć. Jeżeli ktoś zabija roślinki tak jak ja i nic mu nie rośnie, to ja Wam polecam, bo jest to zawsze w sumie jakaś opcja. Może to też nie jest tanie rozwiązanie, bo umówmy się, no nie są najtańsze te rośliny. Jeżeli chcecie kupić takie trochę lepsze, ale no chodź, ale całkiem spoko to wygląda, zobacz, to nagrywam vloga na Mieszkamy, co sądzisz? Bardzo ładnie. Ładnie? Ładnie bardzo. Tylko zobacz, takie są strasznie pozgniatane, będę je musiała chyba steamerem trochę przeprasować. No, dokładnie. Bo tu się gdzieś, myślisz, że nic nie będzie, jak je steamerem potraktujemy? Nie będzie. No dobra. To Lew się objawił na chwilę we vlogu. W Mieszkamy. Ja już się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło.
Buziaki. Widzimy się, no już powiedziałam, w następnym filmie. Dobrze, żegnam się. Pa!